serdecznie Państwa witamy w specjalnym walentynkowym odcinku koncertu życzeń Stella. Witają się z Państwem Dorota Kochman, Ania Musioł i Małgorzata Sztelar-Furmaniuk. Mamy dla Państwa na początek przepiękny wiersz. Ania, poczytaj. Ujce Bochanka. Siedzę ujecna przy lipku w fotelu drzewianym i wspomina młode czasy, jako poznał Hankę. A po Hance kupa dziewcząt się mi podobało, ale Hanka najpiękniejszo, godą wam to śmiało. Lica miała czerwioniutki, jako dwa jabłuszka. Nożki smukłe jak sarenka, widać spod fartuszka. Włosy czarne jak kuminiosz, dwa warkocze grube. Pokochałek ją od razu, ale na swą zgubę. Wcale tego nie żałuję, że my się pobrali. Są my razem kupa roków i będziemy dali. Chociaż czasem z kolegami dłużej posiedzimy, a jak do chałupy przydym, razem się cieszymy. Tak wam radzę, młodzi chłopcy, dobrą żonkę chcecie? Poszukajcie jej w naszych gruniach, nie kaj się na świecie. Dobrze radzę wam, pachołcy, szanujcie dziewczęta. Bydźcie dobrzy na co dzień, nie jeny od święta. Dożyjecie długi roki, będziecie szczęśliwi. Szanujcie się nawzajem w dobrej i złej chwili. Autorem tego wiersza jest pan Jerzy Marszałek z Ustronia, którego teraz szczególnie w tym walentynkowy dzień pięknie pozdrowimy. To były piękne pozdrowienia, dziołchy, ale wiecie co? Mi się tak zdarzy, że w tych górach to ta miłość jest kapkę inną niż te walentynki. Nie, tak na tym naszym terenie, to my to kapkę inaczej powinniśmy świętować. Tak chyba bardziej na tych groniach, jak już kapkę ciepli, a nie tak zimowo. Jak osądzicie? Wiesz co, je to różne. Kiedyś to mi się zdarzy, miłość była na jedno łatwiejsza, a na drugi trudniejsza. Trudniejsza, bo nieraz tam mezalianse roztomajte nie wchodziły w grę. Rodzice jak się nie zgodzili, to się nie zgodzili i mogli się kochać na zabój, młodziej nic z tego nie było. A łatwiejszo, bo jak już na siebie trafili i się ojcowie zgodzili, to już zaś potem gipko było wieseli. Gipko były dziecka, rodzina i takie zwykłe, codzienne życie, ale dość pełne miłości też. No a jak o tak sądzicie o tych walentynkach? Jo, się na walentynkach nie znam. Ja o walentynkach nic nie wiem. Jo, zawsze mam święto zakochanych, jak je noc święto janowo, co budki. Także ja się na walentynkach nie znam. Jak co wiecie, to możecie powiedzieć. My mieli taką sondę, pytali my w powiecie wszystkich, co myślą o walentynkach, jak to miłość się codziennie przejawia, pokazuje. A ja tak myślę, że dobrym podsumowaniem jest nasz dzisiejszy wystrój, że ta miłość i kiejsi, i teraz je po prostu trudno. Czasami jak ten oset, a czasami jak to czerwone serduszko. Także jak to kiedy trafi, tak mo. Wszystkim oczywiście życzymy takich pięknych serduszek. Natomiast wiecie, życie bywa różne, także myślę, że każde święto jest dobre do świętowania miłości. Także musimy się tutaj tak razem po prostu postarać o to, żeby ten czas był dobry dla naszych bliskich. Piękneś to powiedziała, Gosiu. Także teraz już będziemy wam życzyć, a pożyczymy tym, których wybrała redakcja i wy, drodzy użytkownicy, jakżeście przeglądali te życzenia, które wysyłali wszyscy na stronie OX. Dokładnie tak, słuchajcie, jak Kiery wysłał, a chciałby tej swojej walentynce jeszcze je pokazać, to jak my ich tutaj nie będziemy czytać, to one cały czas są dostępne na tym specjalnym profilu walentynki.ox.pl i tam wszystkie walentynki, które do nas przysłaliście, można przeglądać. Można też się zainspirować, żeby tam wieczór coś do ucha tej Lubej powiedzieć albo temu walentynkowi waszemu. Tam jest wiele pięknych wierszy, dużych, wzniosłych słów. Także was zapraszamy, zachęcamy, żebyście odwiedzali tą platformę. A teraz co? Czytamy, nie? Bierzemy się do roboty. Tak, pięknie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej naszej zabawie. I teraz powiemy, kto zwyciężył i zapraszamy na rozdanie nagród. I dziękujemy jeszcze Skalnemu Dworkowi, który jest sponsorem tych nagród. Słuchajcie, dziś tam się wiele będzie dziać, bo wszystkie stoliki wypełnione będą tymi OX-owymi walentynkami. Jedni przyjdą na kolację, inni na pizzę, a jeszcze inni kansikę i co innego będą dobrego tam jeść. Bardzo, bardzo dziękujemy Skalnemu Dworkowi, że nas tutaj wsparł, ofiarował nam vouchery, a my to tak pięknie porozdawali. A ja wam też powiem, że ja się w ogóle nie dziwię, bo Skalny Dworek jest w Brennej.
i właściciel Skalnego Dworka nam dycki we wszystkim pomaga, czego by my jedynie nie potrzebowali. Także bardzo, bardzo dziękujemy zaś za pomoc. A teraz zapraszamy zwycięzców i prosimy o uwagę. Pierwsze miejsce od redakcji otrzymała Walentynka. Posłuchajcie. Zakochani niczym obłąkani chemią. Substratów naszych serc tworzymy związek pragnień. Ukochana, wiedz, że nasz gorący, entropiczny płomień trwał będzie już zawsze, wbrew wszelkim innym reakcjom. Bebe. To niesamowite, że mimo prozy życia ja wciąż czuję się przy Tobie jak nastolatka. Moje najpiękniejsze chwile związane są z Tobą. Za to Cię kocham. Dziękuję. A.L. Trzecie miejsce nasza redakcja przyznała pani Agnieszce i tutaj chyba wyróżnienie za marketingowe treści. Walentynki to dzień taki, że na wszystko ma się smaki. Na spacery, na radości, na wspomnienia i czułości. Więc pomóżcie, moi mili, byśmy dobrze się bawili i ten dzień szczególny w Skalnym Dworku uczcili. Taką walentynkę nadesłała do nas pani Agnieszka. Czwarte miejsce otrzymała Walentynka o treści. Gdy pomyślę o swej żonie, to kolację chcę zjeść we dwoje. Najchętniej w Skalnym Dworku, przy dobrym winku i humorku. Jeśli wygram konkurs, ten, to na deser żonko schrupiecie. Autorką jest pani Daria. Piąte miejsce redakcja przyznała Walentynce od pani Lili. Nie na rok, nie na dwa, lecz na zawsze Tobie ja. Kochani, na stronie walentynki.ox.pl również użytkownicy wybierali najlepsze życzenia. I mamy tutaj teraz laureata pierwszego miejsca, który zje pyszną kolację przy świecach w Skalnym Dworku. Jesteś moim natchnieniem, jesteś moim marzeniem, bo z Tobą mogę wszystko, bo szczęście jest blisko. Andrzej Wielki. Czytelnicy wybrali również drugie miejsce. Każdy dzień z Tobą jest dla mnie radością, bo jesteś, kochanie, moją największą miłością. Autorką jest pani Anka. Kolejne życzenia od Krzysztofa zdobyły trzecie miejsce dzięki głosom użytkowników. A brzmią one tak. Małe serce człowieka, dusza także niewielka. Całe ciało człowieka to jak w morzu kropelka. Lecz choć człowiek tak mały, by na szczęście natrafić, to tym małym serduszkiem bardzo kochać potrafi. I kolejne życzenia, tym razem czwarte miejsce. Moja Walentynko, powiem Ci coś, moja Walentynko. Powiem Ci coś w sekrecie. Tak jak ja kocham Ciebie, nie kocha Cię nikt na świecie. Autorem jest Gek. Piąte miejsce czytelnicy przyznali Walentynce o treści. Kochać to największe ryzyko ze wszystkich. To oddanie swojej przyszłości i swojego szczęścia w ręce drugiego człowieka. To zaufanie bez reszty, to odsłonięcie swoich słabości. Tak właśnie Cię kocham. Iwona. Wszystkich naszych synków z redakcji pozdrowimy, szczególnie też szefa, ale też jeszcze przede wszystkim naszego Jacka. Kiedy miał tu dzisiaj być z nami, o, lecą serca na Dorotę. To jest właśnie znak, że Jacek miał tu być dzisiaj z nami. I że nam złamał serce, że nie przyszło. Tak, ale ja wiem czemu, słuchajcie. On się nie mógł zdecydować na jedną z nas i ty mu to wszystko. Także Jacku, szczególnie Cię pozdrowimy. I też buziaczki mu przesyłam. No jasne, no. Mua. Moi Rostomili, no i to by było już tyle na dzisiaj. Jeszcze raz Wam pięknie dziękujemy za wszystkie walentynki, kiedyście na te dziwne amerykańskie święto wysłali. Ale jak już te dziewczyny powiedziały, zawsze sobie jest dobrze kapkę miłości życzyć, także wszystko jest w porządku. No i co, widzimy się już za niedługo, za chwileczkę prawie, że... Bo w regularnym już odcinku koncertu życzeń Stella portalu OX.pl. Pamiętajcie, życzenia@ox.pl. I słuchajcie, chłopy, już się szykujcie na takie najważniejsze święto w roku, bo to się już dziąchy zbliża. Tłusty czwartek. Nie, Ania, nie tłusty czwartek. Szkoda. To nie ma tłusty czwartek. Najważniejsze święto w całym roku to jest 8 marca. Ja, to jak to nie zdążył teraz na walentynki, tak niech się jeszcze ohado. I przynajmniej tego 8 marca zaś wam coś fajnego wymyślimy. Także bycie z nami.
Jacek obiecał, że będzie szykował specjalną niespodziankę. No więc uwidzimy, co też Jacek, nasz kochany, na to święto wymyśli. Do widzenia, omiewajcie się. Do widzenia. Szczęśliwych walentynek.